Dzień dobry, bonjour. Minęły 3 kwartały, odkąd nagrywałem nasz krótki filmik wynikowy jadąc samochodem. Wtedy też jechałem elektrykiem, ale wydaje mi się, że ten jest bardziej nowoczesny, szybszy, dynamiczniejszy. Trochę jak nasz bank. Za nami 1 kwartał 2021 roku. Ciekawy kwartał, niezły kwartał. Dostarczyliśmy solidne wyniki, które pokazują, że bank się zmienił, dopasował się do nowej rzeczywistości, stał się bardziej technologicznie zaawansowany, żwawszy i zwinniejszy. Nasz zysk w 1 kwartale wyniósł 164 miliony, o ponad 42% wyższy niż w 1 kwartale 2020 roku. To, jak powiedziałem, solidny wynik. Zawdzięczamy go zarówno solidnemu poziomowi przychodów, jak i dyscyplinie kosztowej, obniżkom kosztów wynikających ze zmiany modelu biznesowego, z coraz większego zaawansowania technologicznego, jak również z istotnego spadku kosztów ryzyka, które w 1 kwartale wyniosły jedynie 31 punktów bazowych. Kontynuujemy naszą transformację, przebudowujemy nasz model biznesowy. Wyraźne efekty tego widzimy już w bankowości detalicznej łącznie z PF, gdzie sprzedaż zarówno kredytów, jak i rachunków istotnie i dynamicznie rośnie. Po stronie bankowości korporacyjnej i MŚP idziemy do przodu, upraszczamy procesy, czynimy je lżejszymi, bardziej efektywnymi i jestem przekonany, że namacalne, wyraziste efekty nadejdą już bardzo niedługo. Rozwijamy dalej nasz ekosystem Go. Przybywa nam klientów cyfrowych. W 1 kwartale przybyło ich o 10%. Znowu całkiem solidne osiągnięcie. Oczywiście, koncentrując się na biznesie, nie zapominamy o kwestiach środowiskowych, nie zapominamy o zrównoważonym rozwoju. Obecnie trwa nasza kampania, pierwsza tego typu kampania reklamowa, marketingowa w Polsce, która koncentruje się na celach odpowiedzialnego rozwoju, czyli tak zwanych SDGs, ogłoszonych przed laty przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chcemy edukować, chcemy inspirować, chcemy sami zachowywać się w sposób godny, odpowiedzialny, porządny. Od 2018 roku ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o 6 ton. W tym roku podpisaliśmy, w tym kwartale, 142 tysiące dokumentów elektronicznie, co oznacza gigantyczne oszczędności papieru, a w konsekwencji lasów. Do tej pory sfinansowaliśmy 23 tysiące instalacji fotowoltaicznych. Jestem przekonany, że będziemy coraz bardziej aktywni na tym polu. Przed nami kolejne kwartały i kolejne wyzwania. Będziemy koncentrować się na dalszej poprawie procesów, dalszej digitalizacji, automatyzacji tego, co robimy, zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszych pracowników. Będziemy rozważnie zarządzać ryzykiem i bardzo rozważnie podchodzić do kwestii kosztowych. Nasza zmiana modelu biznesowego powinna pozytywnie przełożyć się na stronę kosztową, ale również na stronę przychodową. Nie zapomnimy o środowisku, nie zapomnimy o rozważnym rozwoju. Mam nadzieję, że kolejne kwartały będą ciekawe, rozwojowe i inspirujące. Oczywiście sektor ma swoje wyzwania. Jednym z największych pozostaje kwestia kredytów hipotecznych w walutach obcych, ale również funkcjonowanie w środowisku niskich stóp procentowych. Mam nadzieję, że sobie z tymi wyzwaniami dobrze poradzimy. Chciałbym podziękować wszystkim naszym ludziom za Wasze zaangażowanie, profesjonalizm, często poświęcenie. A przede wszystkim naszym klientom za to, że jesteście z nami, że jesteście dla nas wyrozumiali, że potraficie wybaczać nam nasze pomyłki, że dajecie nam cenny feedback, dzięki któremu będziemy nieustannie starać się być sprawniejsi, lepsi, przyjaźniejsi, tacy po prostu ludzcy i normalni. Wszystkiego dobrego, zaszczepmy się i wracajmy rozważnie do nowej normalności. Chciałbym podziękować spółce Arval, naszej spółce siostrzanej, numerowi 1 na rynku wynajmu długoterminowego pojazdów za udostępnienie pojazdu, który mam przyjemność dzisiaj sobie po Warszawie, teraz po Żoliborzu jeździć. Serdeczne dzięki, koleżanki i koledzy. Powodzenia. Życzę Wam jak najszybciej kolejnych 50 tysięcy pojazdów w portfelu. Wszystkiego dobrego.